Dawn, Heroes of Warcraft. Hej siemanko, witajcie w nowym starym Hearthstone'ie i w prezentacji nowej starej talii Zo. Oczywiście mam tutaj na myśli i na tapecie Emyr, tak się ten deck u mnie nazywał na moje potrzeby, tak go nazwałem, dołożyłem teraz ST, Standard Emyr albo Święty Emyr, Saint Emyr, taki pseudo sprytny jestem. Generalnie tą jedną talię tylko sobie złożyłem po to, żeby wygrywać, odblokowywać zadania i zdobywać pakiety, które Blizzard zagrani i wygrywanie w standardzie rozdaje, i to tak w całkiem niezłych ilościach. Skąpy nie jest tym razem, także wszyscy mamy powód do radości. No a co do samej talii, no mam tu oczywiście dwóch tych panów, Chochlika i Wędrowca Pustki, którzy na otwarcie jak najbardziej fajnie się sprawdzają. Grubiański Sierżant z ręki startowej odrzucam, ale zostawić na późniejsze tury sprawdza się wyśmienicie. Nożownik, mimo że nerfa dostał, to daje radę. Tutaj mam Tragarza Oręża. On na stałe dokłada te dwa do ataku w przeciwieństwie do tego, także daje radę, aczkolwiek pajęczaków mi brakuje. Pajęczaki się świetnie sprawdzały w mojej talii, w mojej wersji ZO. Oprócz tego Wilkor Alfa, no bo też kolejne rzeczy, które dokłada, Kapłanka podobnie, Szef Chochlików, to jest karta, która mi gry wygrywa, ona jest genialna, rewelacyjna, Krasnolud, no działa podobnie jak ci panowie, chociaż bardziej jak Sierżant, bo też tylko na jedną turkę, Obrońca Argusa, no wiadomo o co chodzi, wrócił do tej wersji, Leroy na dobicie, podobnie jak i Strażnik Zagłady. Te karty bywają trudne do rzucenia, ale brakowało mi czasami jako takiego pierdyknięcia na koniec, żeby przeciwnika dobić. Na tej samej zasadzie działa też Ogień Duszy. Bomby cieni wypadły, a to były świetne karciochy. Ja je grałem, no wróciłem do tych Ogni Duszy, no bo musiałem po prostu. Nadmiar mocy się jak najbardziej ładnie tutaj sprawdza, przydaje. Na cokolwiek rzucam bez większego zastanowienia i to siada. I ja już parę pakietów otworzyłem, nagrałem jeszcze ten filmik, dzisiaj na kanale będzie, ale właśnie wypadła mi między innymi ta karciocha, Zakazany Rytuał. Wydaje się kupa, ale w tej talii się sprawdza, nie chodzi nawet o kombo z nożownikiem, po prostu. Tutaj mam tyle różnych dopałek do kart, a jak mówiłem, nie mam pajęczaków, a z pajęczaków były no trzy kreatury. Także to tutaj... czasem fajnie siada. Poza tym, no ludzie bawią się tymi ketunami, tymi ketun deckami, także wyssanie duszy, żeby coś dużego zniszczyć, jakąś prowokację najczęściej. Sylvana na podobnej zasadzie, rzucam, no i przeciwnik się wymienia, często coś mu tam zajumie, właśnie jakąś prowokację najlepiej. No i Ragnaros, ja go tutaj zawsze grałem, bo on wchodzi, 8 bije, losowo, ale bije. Także taka talia. Tak jak mówię, ludzie kombinują, a ja tą jedną sobie pogrywam i daję radę. Ta skuteczność się tak trzyma pomiędzy 60 a 70%. Jak teraz wygram, to będę miał 7 zwycięstwo i wyrwę tych pakietów 7? No ileś tam, sporo. No chciałbym wygrać. Wojownik, dobra, niech będzie Light Blade. Okidoki. Różne cuda, cudawianki się teraz tutaj dzieją. No strażnika to ja nie lubię mieć oczywiście na początek. Na ręce startowej, on to późno. Jedynki, chochliki. Mogłem Wilkora odrzucić w zasadzie. Ojejku. Jedynki. Może jeszcze przyjdą, aczkolwiek nie zwróciłem uwagę, czy on kartę odrzucił. Kurde, dałem ciałka, bo ciekawi mnie, czy ma ognisty wojenny topór. No to teraz sprawdzę, no. W taki głupi sposób, no ale trudno. Ja muszę budować przewagę na stole szybko. Wydaje mi się, że on kart nie odrzucał, więc pewnie ma, niestety. Uwaga. A jednak nie ma. Ale problem też jest z nią. No kurde, Leroy, nie teraz. Nie teraz, Leroy. Tylko nie w nią, tylko nie... A dobra, to jak już ją strzelił, to zabiję. W sumie zresztą o co mi chodzi? Dobrze się stało. Lepiej się jej szybciej pozbyć. Chociaż lubię się jej pozbywać na raz. A będą prowokacje. A to może być trochę przepikane. No trzeba zabijać. W tej talii generalnie trzeba zabijać. Ona jest agresywna jak najbardziej, ale zabijać trzeba.
Tu się kontroluje stół i tym, co zostanie, to się tłucze po ryju. O to chodzi. Dlatego też szybko z kart się spółkuję, ale mam takie, żeby nie to, że dobrać, bo dobierać sobie mogę mocą, ale mam takie, żeby odzyskać inicjatywę. No ciekawe, co to będzie. 4. Kartę nie, coś dużego chcę. Więc zbijamy mu ten pancerz, bo on tutaj będzie z tym pancerzem kombinował bankowo. Leroya nawet możemy wykorzystać, żeby zabić jakąś kreaturę, też tak może być. Też tak może być niestety. Albo istety. Nadzorca będzie, zabije mnie. Szkoda, no ale cóż zrobić? Życie. Czy ja będę musiał poświęcić Wilkora? A to wygląda. No i na to wygląda. Mógłbym te dwie kreatury, ale bójki tak się nie boję. Chciałbym coś większego mieć, żeby później temu większemu czemuś dokładać. Tak, więc poświęcam Wilkora. Tak trzeba. Tego oczywiście nie rzucam, nie ma sensu. Teraz w przyszłej turze tych dwóch panów będę mógł rzucić, dobrać kartę. Zobaczymy, co mi dojdzie. No chciałem mieć tą czwórkę na stole. Zawsze muszę mieć coś większego. Oj, kurde, będzie mi uprzykrzał życie z tego, co widać. No tak, dobiorę sobie karciochę. O, Chochlik, no tutaj oczywiście ją zabić musimy. Rzucamy chochlika i bijemy. Nic innego tutaj zrobić sensu nie miało. Tyle, że on teraz będzie sobie tego sporo pancerza dokładał, ale czy dam radę? Liczę, że dam. Kurde, nie zabij, zabiję. Grzmotnie mnie tarczą. Smuteczek, ale będę teraz na stałe... O, może się przydać. Będę teraz na stałe dokładał... A ciebie to nie lubię w tym momencie. Chochlikowi. Taki ładny dźwięk. I jest te 6-4. Może być. Jeszcze wstrzymuję się z sierżantem. Nie śpieszy mi się. W ogóle 16. On tutaj zaraz będzie się leczył. Za długo już trwa ten pojedynek. Mogę mieć problem. O kurde, widzicie. Szkoda, że kapłanki nie miałem, to bym mu dołożył do zdrowia. Sierżant drugi. Zaraz, bo ja przecież mogę to wygrać. Czy nie? Ja mam tu 3 na stole. Jakbym rzucił Leroya, to mam tutaj 6, 10. No mało jeszcze. Jeszcze mało. Tak sobie myślę. 10, jeszcze mało. No zabić go na pewno chcę chochlikiem, myślę. Ale to co, kartę sobie dobiorę, kapłanka. No dobra. Tutaj zabić trzeba, nie inaczej. Dołożymy... A, temu. Zobaczymy, 13. No jakby teraz wytrzymał mój stół, to mam 8 na ręce. No kurde, nie wytrzyma. 8 będzie mało. No i jeszcze dołożył sobie, będzie trudno troszeczkę. 19, chochlik wrócił. No to starczy na chochlika i na to wyssanie duszy. I tak zrobimy, tak trochę słabo. Ile tutaj jest? 15. Ja mam 2, no i 8, no mało. No mało. No muszę tak zrobić. Na pewno kart nie będę odrzucał. Jeszcze nie teraz. W przyszłej turze może być bardziej wesoło. Tutaj dokładamy chochlika, no i bijemy. Jest okej. Co on jeszcze może mi tu pierdyknąć? No teraz to nie wiadomo, czego się tak spodziewasz na dłuższą metę. Bo i meta taka ciekawsza. Porąbana. Oj, Ragnaros. Ale Ragnaros to już teraz go nie uratuje. 14-17. Ja mam na stole... Kurczę. Tu mam 5, to jest 11. 11 i swoje 3. Kurde. Ragnarosa też bym mógł swojego rzucić.
O, kapitan zielonoskóry kolega zdobył. Ej, Ragnaroska, czy ja chcę rzucić? Kurde, to za chwilę może być problem. Leroya, no nie teraz. Bez sensu. 11. Ten pancerz, kurde, po tej... jakiejś tam... ultracjuszce. O, nadmiar mocy. To teraz mam 10, 12... nie tak. 6. Razem jest 10. I starczy na tego, to jest 12, 14, 15, też jeszcze mało. No to idzie jednak ten Ragnaros w ogień. No ciekawe, gdzie trafi. W Ragnarosa najlepiej. Dobrze, dobrze, no zobaczymy, jak to się ułoży. Dlatego gram tego Ragnarosa. W co by nie trafił teraz, to byłoby ok. Byłoby całkiem ok. Pancerz, Boziu, ale kombinuje, ale dobrze, walczy, bójka, no nie, Ragnaros niech zostanie. Oby tylko nie ta jego. To by było smutne. Kurde! Szlak! Boże, 18 ma teraz. 18, a ja mam w tym momencie 10, 12, 16, kurde tam. No ta, bo tutaj jest 6, 10, 12 i 4. 16. O masakra, ale mnie drażni gościu. I nie mam co rzucić. O, Sylwana może być, to Sylwanę rzucimy. No dobra, no patrzcie, no ale to po to jest ta Sylwana, no przeciwnik mi trochę popsuł plany, teraz będzie sobie dokładał, mogę mieć przefikane. Ale są takie pojedynki właśnie, że Zimiot, no proszę, ale to w sumie, zostanie na 13, dołoży sobie, to będzie miał 18, ja 18 miałem, nie, 16 miałem przecież. Jeszcze raz, 6. I 10. 12, 16. Kurde. A jak odrzucę te karty, to mogę mieć problem, no. Chyba, żebym prowokację sobie rzucił. A mógłbym tak zrobić, tak myślę. Czy tak zrobić? A jak rzucę tych dwóch, nie, no to bez sensu. Ale mi psuje szyki, pierdykaniec. No ale tak kombinatorsko to zrobimy, o tak właśnie. I bijemy. Zostawię go na 9, jak teraz nic nie wykombinuję, jakaś kreatura mi przeżyje, no to powinienem go wreszcie zajumać, no. Da mi wygrać, czy nie da mi wygrać? No twardy pojedynek, trudny, ciekawy. Mam nadzieję, zazwyczaj no to znacznie szybciej one idą. Już powinienem skończyć ten pojedynek. No ale widać, przeciwnik się broni. No zmusił mnie do kombinowania, okej. No jedna kreatura ma mi zostać. Jedna, jedyna. Okej. Sylwana, no to chyba wreszcie wygrałem. I on teraz będzie miał dychę. No to z dychą to już sobie poradzimy. Wędrowiec pustki. Zobaczymy, może jeszcze go... może jeszcze go odrzuci. No tak, bo jak chcę zaatakować, zobaczymy jeszcze... znaczy, zobaczymy, co odrzuci po prostu. Ach, jeszcze Strażnika Zagłady. Patrzcie, gdyby mi brakowało jakichś punkciorów, to bym nie wygrał, musiałbym kombinować. Ale dobra, udało się wygrać i pakieciki. Za momencik, tak jest. Jeszcze 5 pakietów będę mógł. A nie, teraz wygrałem 5. Jeszcze wygram jakieś? No klikaj się. Jakieś zadanko kolejne chcę. Bym kolejne pakieciki otworzył. Tam 5 mam i mam na 6 w zasadzie. No to 10 na pewno jeszcze niedługo nagram, ale może więcej. Jakieś kolejne zadanko mogłoby mi przyjść. Może wpadnie. W każdym razie ja tym zogram, ono się sprawdza. Jak widać, trochę namieszałem i daję radę zarówno w takich pojedynkach szybkich, jak i takich bardziej kontrolnych. Jest ok. Zoo dalej w formie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.